Jesteś osobą, która od 2 miesięcy przeżywa ciężką depresję. Jeżeli chcesz dzisiaj być zdrowa, to przyjdź na to miejsce teraz. Położę swoją świętą rękę i zostaniesz uwolniona. Jeżeli nie masz śmiałości, to wiedz o tym, że dzisiaj możesz być wolna, że dzisiaj możesz oddać swoje życie Jezusowi i staniesz się nowym człowiekiem. Ja tak zrobiłem 8 lat temu. Powiedziałem: Jezu, nie znam Ciebie, nie wiem, kim jesteś, ale chcę Cię poznać jako prawdziwego i żywego Boga. Ja byłem człowiekiem religijnym, chciałem sobie swoimi uczynkami zasłużyć sobie na niebo. Ja myślałem, że Bóg jest gdzieś daleki i odległy. Ale 8 lat temu zrozumiałem, że ja jako człowiek, jako dobry człowiek nie mogę wejść do nieba poprzez swoje dobre uczynki, poprzez to, że jestem sprawiedliwym i dobrym człowiekiem. Ale 8 lat temu powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie i On zmieni moje życie i stanie się nowym człowiekiem. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć tą Ewangelię o tym, że tam na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus umarł za Ciebie, o tym, że wszystko zostało wykonane. I chcę Ci powiedzieć o tym, że diabeł został pokonany i że On jest nikim, ale Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby okazać się świat wolność, aby przyprowadzić każdego do Ojca. To przez Jezusa jest zbawienie, nie przez Mahometa, nie przez Eushallaha, nie przez jakąś Hare Krishnę, ale to przez Chrystusa jest życie, to On przyniósł życie, to w Nim jest pełnia wolności, nie w jakimś opłatku kościelnym, nie w jakichś różańcach, ale w żywym Chrystusie, który oddał swoje życie za Ciebie, abyś Ty mógł żyć. Musisz się narodzić na nowo z Bożego Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego. Nieważne, kim jesteś, nieważne, czy co religia Ci powiedziała, nieważne. Ważne jest to, że Ty osobiście poznałeś Jezusa. Oto jest pytanie. Tam Bóg pyta Ciebie, czy Ty poznałeś mnie, czy oddałeś mi swoje życie, czy uwierzyłeś w to, co ja zrobiłem na krzyżu Golgoty. Tam będzie to pytanie. A więc dzisiaj jeszcze zastanów się, czy masz pewność swojego zbawienia, czy masz pewność tego, że po śmierci pójdziesz do nieba. Jeżeli nie masz tej pewności, to jeszcze dzisiaj zawołaj do Niego, zawołaj, powiedz: Jezu, nie znam Ciebie, chcę Cię poznać. Sotorasa Katerian Lado Sory. Jesteś osobą, która gra w kasynie od kilku miesięcy i myślisz, że przynosi Ci to szczęście. Myślisz, że będziesz wolna w tym, ale żadna rzecz na tym świecie, żadne granie w kasyna nie da Tobie szczęścia. To są iluzje. Chcesz wypełnić lukę w swoim sercu, ale lukę w swoim sercu możesz wypełnić tylko wtedy, kiedy Ty powiesz: Jezu, przyjdź do mnie. Kiedy Ty osobiście spotkasz się z Jezusem Chrystusem. To jest Ewangelia. Żywy Jezus Chrystus. Nie jakaś marionetka, nie jakiś mały baby, ale żywy, potężny, żywy Bóg. Jeszcze dzisiaj zawołaj do Niego. Jeszcze dzisiaj oddaj swoje życie Jezusowi. Rosotola kasaki teraz. Rebesha kataleja sotolola sotor. Jeżeli jesteś kobietą, która ma problemy z miednicą, to przyjdź tutaj na to miejsce. Przyjdź po swoją wolność. Każda osoba chora, każda osoba zniewolona, przyjdź na to miejsce. Zostaniesz uzdrowiony. Tam na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus rozkonrował się każdą chorobą. Wszelka niemoc, wszelkie przekleństwo spadło na Niego, a diabeł został pokonany. I Jezus Chrystus zmartwychwstał. I On żyje. On jest realny. On jest dostępny dla Ciebie. Jeszcze dzisiaj możesz doświadczyć Jego w swoim życiu. Nie musisz nie zasługiwać, nie musisz mówić, że gdzie jest ten Bóg. Wystarczy, że dzisiaj jeszcze przyjdziesz, że dzisiaj wezmiesz Jego świętego imienia, a Twoje życie się realnie zmieni i staniesz się jedno z Nim, jedno z Chrystusem. Wezwij dzisiaj imienie Jezusa Chrystusa nad Twoim życiem. Nie mów, że jesteś dobrym człowiekiem, że jesteś sprawiedliwy, że wszystko masz, ale powiedz: Jezu, nie wiem, kim jestem. Ja nie jestem dobrym człowiekiem. Nie zasłużysz sobie na niebo niczym nie zasłużysz, ale zbawienie jest z łaski przez wiarę, uwierz, a będziesz żyć.